Pomimo chłodu i deszczu podczas powitania lata na plaży w Wieleniu panowała gorąca atmosfera. Niezrażeni pogodą organizatorzy obiecywali fantastyczną zabawę i dobry humor udzielał się wszystkim. Czyli można powiedzieć, że atmosfera będzie gorąca. Myślę, że już jest gorąca, prawda? Wszyscy tutaj, państwo nie widzicie tego, ale tu dookoła jest mnóstwo ludzi, tysiące, tu wszyscy patrzą, jak udzielam wywiadu, ja się stresuję przez to i już jest gorąco, prawda? Wszyscy kiwają, ale nie klaszcie, nie. Warunki pogodowe nie przeszkodziły planom. Oczekiwane słońce zresztą przyszło i wieczorne punkty programu działy się już w lepszej pogodzie. W tym roku wyjątkowo, bo chyba po raz pierwszy od czasu, kiedy organizujemy imprezę powitanie lata, mamy powitanie lata deszczowe. To nam zupełnie nie przeszkadza, chociaż wiem, że są zapowiedzi, że po południu już będzie słonecznie, więc tego się trzymamy, że na poprawę pogody liczymy. Programu się cały czas trzymamy, nie zmieniamy, wszystko się odbędzie. By ocieplić atmosferę, imprezy z przytupem otworzyły występy przemęckich mażoretek Wena przy akompaniamencie orkiestry Gminnego Centrum Kultury. Przygotowujące się do mistrzostw mażoretki zaprezentowały wysoką formę. Po nich nastąpiły występy artystyczne przedszkoli, konkursy, zumba na plaży i koncert zespołu Milano. Do rana trwała zabawa taneczna prowadzona przez Grzegorza Sternę. Do tej pory powitanie lata odbywało się w Przemęcie, jednak w tym roku organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie imprezy do Wielenia. Zmiana wzięła się stąd, że chcieliśmy, aby wróciły dawne czasy do Wielenia, gdzie odbywały się rokrocznie koncerty na przełomie lipca i sierpnia. Niestety obecnie te terminy kolidowały z innymi terminami różnych imprez tutaj w okolicy, dlatego wybraliśmy początkowo 18 czerwca, ale w tym roku stwierdziliśmy, że zrobimy to w sobotę, 17 czerwca. Trochę się przy tym upierałam ze względu na wczasowiczów, ale też również na mieszkańców, osoby pracujące, które przede wszystkim mogą się pobawić troszkę w sobotę. No i stąd akurat ten początek i też myślę, że fajna opcja, jeżeli chodzi o samo powitanie lata, tak? Już za tydzień, mamy zakończenie roku szkolnego, więc tak na rozruch dobry chcieliśmy, aby to było tutaj u nas zrobione. Pomimo humorzastej pogody w dniu festynu lata jednak przyszło, już wkrótce plaże w Wieleniu zapełni się wczasowiczami.